Emile Tikane to zawodnik, który w Bełchatowskiej drużynie pracę rozpocznie oficjalnie 1 lipca. Tikane w ubiegłym sezonie grał w drużynie Sokół-Kleczew. Sezon ukończył z ośmioma bramkami, z czego dwie zdobył w miniony weekend w wygranym przez jego zespół meczu trzeciej ligi. Mierzący 191 cm pomocnik zagrał w 25 spotkaniach, z czego we większości gier wychodził na boisko w pierwszym składzie. Senegalczyk w Bełchatowskiej drużynie może zagrać na pozycji ofensywnego pomocnika lub cofniętego napastnika. Ticane to trzeci Trzeci ofensywny zawodnik, który w przerwie letniej podpisał kontrakt SPG GKS Błhatów. Wcześniej uczynili to Marcin Garuch i Robert Chwastek.